Na sam początek małe wyjaśnienie i muszę was przeprosić. Jak pamiętacie, we wczorajszym odcinku powiedziałem, że jak wbijecie 20 lajków, to kupię skin Capybary. No i wchodzę sobie jeszcze wczoraj, bo grałem sobie wczoraj w Humble Guys. Wchodzę sobie w sklep, patrzę, a tutaj skina Capybary nie ma. I ja mówię, co jest grane? On miał być jeszcze 2 dni i ileś tam godzin. No i wchodzę na ten film, który opublikowałem, patrzę, a on był za 2 godziny, a nie za 2 dni. Się miał się kończyć za 2 dni, a nie za 2 godziny, ale żeby nie było, tutaj jakby o coś obiecałem, a nic nie będzie, to dzisiaj kupimy sobie ofertę na czerwony pakiet klejnotów, bo jest tego gigantycznie dużo, więc wydamy sobie 5 euro, no i będziemy mieli jakby na openingi i dodatkowo dzisiaj odbierzemy prezent na Rok Królika, bo jest nowa aktualizacja generalnie rzecz biorąc, oraz otworzymy epicką skórkę, więc dzisiaj będzie dużo openingów, tak samo jak myślę, że dzisiaj zostawicie dużo lajków. Więc tak, na sam początek weźmy sobie tego Lunar Rabbita, odbierzmy. Wspólnie nagram shortsa z tego, jakby... Jak odebrać tego skina? W sensie, to jest taki do odbioru, bo niektórzy nie grają za często, a może chcą odebrać sobie. Ogólnie, jeżeli chodzi o znajomych, to mam już full, więc to nie można mnie dodawać. Ale mam nadzieję, że te osoby, które jakby mają mi niedodane, że jakby śledzą. Niestety w dzisiejszym odcinku miałem małe problemy z mikrofonem. Nie mam pojęcia dlaczego, ale program jakby nie wyłapywał go zawsze, dlatego czasami mi dziwnie słychać. Za utrudnienia sorki, a następny Stumble Guys już będzie z normalnym dźwiękiem. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza w oglądaniu. Ale no nic, mniejsza o to. Lecimy, zaczynamy Jungle Rolla. W ogóle tych królików jest masa, mnóstwo. Ja wczoraj sobie trochę grałem w Stumble Guys, nie za długo, ale tak chyba z 3 gierki sobie zagrałem, bo miałem taką jakąś kwotę. No i powiem szczerze, że tych było od groma. Ja trochę mam gorszą formę niż wczoraj, coś tak czuję. Ale może to nie będzie miało... jednak chyba będzie miało większego przełożenia na grę. Zobaczymy zresztą. Tam była chyba jeszcze emotka tego, królika do odblokowania, ale nie ogarnąłem tematu i ten... zaaplikowałem jej. Chociaż w sumie, czy chcę mieć emotkę królika aktualnie? Chyba nie chcę. Dobra. Coś mi się wydaje, że ta pierwsza gra będzie niezbyt szczęśliwa, chociaż może... Nie, dobra, uda się. Jako ostatnie miejsce, ale uda się, bo tam jeszcze jeden chłop stoi na mecie. Na złość. Ej, jednak nie na złość, jednak pan Banan przeszedł dalej. Dziwna sprawa. Ale cóż. Połowa graczy przechodzi, połowa odpada. Lecimy sobie z kolejną gierką. Więc no, wracając do tematu, to dzisiaj będzie naprawdę giga dużo openingów. Więc w sumie chyba na dobre wyjdzie, choć, że tej kapibary nie kupiłem, chociaż żałuję bardzo, bo naprawdę ten skin mi się podobał. Ale mam szczerą nadzieję, że może mi się uda go zgarnąć w tym, no po prostu w jakimś openingu, tak, że może tutaj zgarniemy właśnie ten zacny skin kapibary. Fajnie by było. Nie jakąś tutaj dostanę jakąś kulką głupią, zieloną. Więc no. Przy okazji możecie napisać, jaki drop wy mieliście ostatnio w Stumble Guys. Będę bardzo ciekawy, co dropnęliście za skina. Ja mam nadzieję, że tutaj dropnę jakieś fajniejsze skiny, bo na tym koncie, odkąd przyszedł Atora, no to tych... Oj, fajnie. No to tych skinów dobrych no nie mam zbyt wiele. No i cóż, odpadliśmy, ale nie przejmujemy się, ponieważ będzie czekał nas zacny opening. Ale zanim zaczniemy opening, to zakupmy ten oto pakiecik, więc zaraz wracam tutaj do was, bo to pewnie trochę potrwa. No dobra, zakupiłem pakiet. Jeśli by to kogoś interesowało, to wyniosło to 23 zł. Autoryzuj. Tego nie widzicie. Pakuję wszystko, tak powiem. Dokonano zakupu, jest! 800 tutaj... Motka taka słaba, no dobra. Ale uważam, że to jest spoko. Tutaj coś podziałać. No i dobra. W ogóle ile kosztuje Stumble Pass? To jest zasadnie. Stumble Pass kosztuje 50, no to nie. No to tego nie będzie. Będziemy sobie otwierali skiny. No i na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie epicką skórkę za 35 betonów. Lecimy. Z racji tego, no, że nie mam właśnie tego z darmowych skinów. No nie! Serio? Ja go mam! Plikat. A za 15 to tyle dobrego. No nic, trudno się mówi, żyje się dalej. Myślę, że jakiś opening jeszcze. Ale co jest w tym update'ie dodane? Mamy darmowy zestaw na Rok Królika rzadkim stumblerem Lunar Rabbit. No więc to królik, którego mamy. Oferta specjalna na czerwony pakiet klejnotów, to kupiliśmy. Zestaw Banek Knight z stumblerem. Dobra, no to tyle to wiemy.
No, mamy nowe emotki przy okazji. Przyjmy je jako i królika zamiast 2020. Taki mam plan, animacji nie mamy, kroków. Mi się już nie podoba, weźmy zwykły, klasyczny. I lecimy z kolejną giereczką. Kurczę, ten opening był słaby, ja myślę, że po tym odcinku sobie, w sensie odcinku, po tej grze sobie jeszcze jeden zrobimy. Nie wiem, czy z żetonów, czy z czegoś innego, ale no musimy to zrobić ewidentnie, bo ten opening nie był zbyt dobry. To był zbyt rodzajny. Hop! I hop, ja już się bałem, że w pewnym momencie tutaj mnie zepchnął. Albo że ja spadnę, ale udało się przejść dalej. W ogóle mam wrażenie, że jak odpalam tę emotkę, to jest pewnie jakieś placebo, w sensie wydaje mi się tylko. To jak tą emotkę nową odpalę, to że moja postać jest szybsza, ale no to raczej chyba czegoś takiego nie ma. Tak mi się wydaje, to byłoby zbyt OP. Każdy by to kupował, każdy by z tego korzystał, chyba że to jest jakiś, nie wiem, ukryty buff, że tak powiem. To może wtedy owszem. Okej, mamy Rocket Rumble. Dawno nie grałem na Rocket Rumble, szczerze mówiąc. Będzie ciekawie. Dobra. O, fajnie, fajnie. Współtowarzyszy. Teammate'ów. Strzelił w nas. O. Cóż mogę powiedzieć. Dobra. Obecną. Zatem. Za daleko. A, YOLO. No i teraz przejmujemy. Ogólnie opłaca się tutaj oczywiście krążyć. Jak... Tak, ale... Dobra. Pięciłem się, ale zepnąłem trzech, i nawet spoko wyszło. Dobra, przejmujemy tę flagę, na razie przegrywamy to tak kretesem. A tutaj kości. Jakiś flag, o, to możemy przejąć, tutaj w sumie... Dobra, ja zajmę tą flagę. Normalnie. Tutaj czasami nie ma co tak chodzić, bo... O ty gość. Różnie może być. Więc, dobra, jest... O fajnie, znowu mój teammate mnie najpewniej stworzył. Kurczę. Persyjny. Moi właśnie teammate mi dają. Benz. Mamy się chronić tą flagę. Chociaż może być ciężko. O, dobrze jest. Szybko przyjmuj tę flagę. Ty no, hasta. Tracą flagę jest. Wejść do trzech. Benz. O. Nie, najgorzej. Nie dam. Nie dam tej flagi. Nie ma bata. Będziemy walczyć o nią. Benz. A i myślałem, że się jeszcze trzymam. To git przynajmniej jakby nie odebrał jej tak. 15 sekund. Ja raczej się chyba. 5 sekund. Wydaje mu to. Być Benz. Wynocha gościu. A, no nie! Gorzej. Dobra, udało się. Jest git, udało się przejść do finału. Dawno nie było Rocket Rumble, ale odkąd przyszedłem tutaj na Steama z Androida, no to o wiele lepiej mi się gra i podobał mi się nawet ta mapa. Zobaczymy, co będziemy tutaj mieli, jeżeli chodzi o mapę finałową. Oby coś fajnego. O, Paint Split. Okej. Okay. Więc tak, pełne skupienie. Może uda się tutaj dojść do finału. Uwaga, uwaga. Benz. Nie, no nie, wszystkich praktycznie jest to. No tutaj szansa marna, ale pamiętajmy, jaka jest końcówka tej mapy. Końcówce. Jeden zły ruch. Mamy więc. A się daje chociaż. Czerne. O, już widzę, że tutaj ziomek właśnie jest już na mecie. A szkoda. A szkoda, bo myślałem, że tutaj uda się iść dalej, ale to nic straconego, bo zrobimy sobie jeszcze jeden opening. Mam nadzieję, że opening, który odda jakkolwiek. Dobra, wiemy, że wygrałeś, tutaj pal. Plus 20 pucharków, Stumble Pass jeszcze nie spadowany, ale dwa poziomy do darmowego Stumble Passa. No nic, nieważne. A więc otwieramy nicką skórkę po raz kolejny. No dzisiaj jesteśmy stratni, 20 żetonów tak czy siak, no bo niestety klikat. Mamy 88% szansę epicką, 11 na legendarną, 1 na coś specjalnego. No więc lecimy. Może tym razem nie będzie to coś, co mam, albo nie chcę mieć. Więc uwaga, uwaga. No. Powiedzmy, że jest okej. Okay.